Hej wszystkim! Tak, tu jest ciąg dalszy mojej choroby, więc mogę mieć inny głos niż zazwyczaj, ale dzisiaj przybywam do Was z takim dosyć niecodziennym filmem. Wiem, że czasami zadajecie mi pytanie, od kiedy zaczęłam rysować, jakie były moje pierwsze rysunki i tak dalej. Natomiast ja w sumie nie mam aż tak dużo rysunków z dzieciństwa, bo zazwyczaj je albo rozdawałam, albo nie wiem, gdzieś przepadły, ale ostatnio sprzątając w szafce znalazłam taką teczkę, która jest już naprawdę po przejściach i w środku znajdowało się dosyć dużo rysunków, które rysowałam, kiedy tak mniej więcej zaczynałam. W sensie zaczynałam wtedy tak bardziej regularnie rysować. No i jak widzicie po tytule, dzisiaj będę odtwarzać rysunek, który zrobiłam w 2007 roku, czyli kiedy miałam, uwaga, 14 lat. To są naprawdę odległe czasy, czyli można w sumie podsumować, że jest to połowa mojego teraźniejszego życia. Uciekam stąd, pokażę Wam kilka rysunków, które znajdowały się właśnie w tej teczce, które mogą Was może zainteresować. Tak jak Wam mówiłam na początku, w tej teczce znajdują się moje stare rysunki i wyjęłam ich kilka, żeby Wam w ogóle pokazać taką tendencję, jakie na przykład dziewczyny rysowałam wtedy. Bardzo mi się podobały taki styl emo i skate w sumie. Zobaczcie tutaj, muszę Wam to pokazać. Tu mamy 2008 rok i nawet jest napisane, że robiłam to na lekcji wychowawczej. Tutaj w drugim rysunku jest polski i angielski, więc no bardzo produktywnie spędzałam te lekcje, jak możecie zobaczyć. Jeszcze w 2008 roku, kiedy to było? No i zobaczcie, tutaj mamy rysunek na kartce w kratkę. I widzę, że lubiłam rysować tylko jedno oko, pewnie nie umiałam zrobić drugiego, żeby było równe i też nie ma tutaj w ogóle tych ust. To jest dosyć dziwne. Kolejne, tutaj mamy również na kartce taki zwykły portret i również nie ma ust ani oka. I robiłam to przez dwie lekcje, to jest trochę dziwne, bo tutaj mamy więcej szczegółów, ale nic. Kolejny rysunek, tutaj już nie jest na kartce właśnie w kratkę, tylko taka gładka kartka i to robiłam w 2007 roku. To wydaje mi się, że gdzieś tam na działce czy coś, bo miałam wtedy taki gładki brudnopis. Chyba tak to się mówiło. I w ogóle, zobaczcie, wszystkie są zrobione ołówkiem. I tutaj ostatni rysunek mamy z 2008. Popatrzcie na te japonki. Ale genialne. No dobra, no i wybrałam sobie do odtworzenia ten rysunek, bo tutaj mamy dużo szczegółów. I jest to najwcześniejszy rysunek, jaki udało mi się znaleźć. Możemy go sobie obejrzeć. Wygląda tak, trochę ta perspektywa jest zaburzona, ale w trakcie rysowania będę Wam mówić, co tam mnie grało, jak to poprawiłam i tak dalej. Zobaczycie mój rysunek. Po 15 latach? Właśnie sobie teraz to obliczyłam i od 2007 minęło już 15 lat. Jak ten czas leci? I zaraz będzie w ogóle 16. Rysuję na takim samym formacie, czyli A5. Wtedy uwielbiałam właśnie wybierać taki format, który był mniej więcej rozmiarów zeszytu. Najlepiej mi się na nim rysowało, ale mogę też to wywnioskować po tym, że zazwyczaj wyrywałam kartki z zeszytów, takich brudnopisów z gładkimi kartkami albo właśnie tych w kratkę. No i kiedy tak patrzę na te niektóre moje rysunki, które są zrobione na kartkach w kratkę, to aż mnie po prostu skręca, bo tylko kiedy patrzę na taką ilustrację, to widzę przed oczami samą kratkę i nie mogę się skupić aż tak na detalach, na tym, co ja tam narysowałam. Więc jeżeli zaczynacie i zastanawiacie się, czy nie lepiej wybrać gładkiej kartki, to zdecydowanie tak. Wtedy wszystko jest czystsze, widać lepiej. Nic Wam nie przeszkadza, no chyba, że jest taki zamysł, że ta kratka jest do czegoś Wam potrzebna. Przy tamtych rysunkach zdecydowanie nie była, no i też nie wlicza się w to rysowanie na lekcjach, no bo ja, tak przyznając się, rysowałam na marginesach albo z tyłu zeszytu, kiedy tam słuchałam, co było na lekcji. Zresztą miałam też tak na studiach, gdzie podczas wykładów również dużo rysowałam. Okej, ale wracając do odtwarzania. Wybrałam sobie szkicownik właśnie w tym samym formacie, czyli A5, tylko jak nawet już tak dotykam, jest to zdecydowanie grubsza kartka, bo wtedy te ze zeszytu miały, no nie wiem, jakieś 60 czy 90 gramów, takie bardzo chociaż nie, one były chyba jednak cieńsze od tych ksero, więc myślę, że 60 do 90 max, a w tym szkicowniku gramatura to 150. I również wybrałam ten szkicownik z powodek takich, że chcę go skończyć jak najszybciej, dlatego że już naprawdę mało mi zostało. A na moim kanale bardzo, bardzo dawno nie było przeglądu żadnego szkicownika.
A wiecie, jak lubię je nagrywać. Patrząc na moją starą ilustrację z 30 czerwca 2007 roku, to, co rzuca mi się w oczy, to rozcieranie ołówka i to robiłam zazwyczaj palcami wtedy, więc gdzieniegdzie zostały takie niezbyt, no takie w sumie niechlujne ślady. Kolejna kwestia to robienie line artu, zawsze, wszędzie, jak tutaj widzę. Drzewa mają line art, tutaj ten łoś czy jeleń, kurczę, nie wiem totalnie, nawet księżyc, a zobaczcie, jak te gwiazdki wyglądają, one to są w ogóle hitem. Nie wspominając o tym, że są tutaj jakieś takie naprawdę randomowe rzeczy, typu listek, który leży na tym kocu, albo, kurczę, nie wiem, to coś na dole, jakaś, nie wiem, biedronka z tyłu pod tym łosiem, też coś leży i nie jestem w stanie tego zidentyfikować. Więc niektórych rzeczy nie przenoszę na ilustrację, zostawiam jednak to tak, jakby może poprawiła. Listek tylko z tego wszystkiego zostawię, z tych takich małych, dziwnych, randomowych. No i główna rzecz, czyli tutaj perspektywa, która nie wygląda najlepiej, szczególnie kiedy patrzy się na to drzewo, to wielkie z tyłu, wyglądające jakby miało zaraz spaść, że takie przewracające się. No wiem, że to jest góra z tyłu narysowana i rośnie tak prawie, że prostopadle do tej góry, jednak no spada, zdecydowanie. Zauważyłam też, że do proporcje postaci nie są najlepsze, szczególnie patrząc na rękę prawą postaci. No zobaczcie, tutaj po tej lewej stronie całkowicie kartki nie wygląda to najlepiej. I tu wydaje mi się też być jakiś wydłużony. Jeżeli chodzi o używanie przyborów, to miałam, tak mi się wydaje, tylko jeden ołówek o jednej miękkości i nim operowałam po całości. I był to raczej zwykły, nieautomatyczny, no bo sądząc po grubości linii, tak to właśnie wyglądało. Ale muszę Wam powiedzieć, że w tym rysunku, który dzisiaj tworzę, również używam tylko jednego ołówka, ale jest to automatyczny, który ma zdecydowanie bardziej miękki wkład i nim można osiągnąć bardzo dużo różnych efektów. Natomiast później jeszcze dołożę taki bardziej miękki 7B, gdzie zrobię ciemniejsze pola. Natomiast będziecie mogli i tak zobaczyć, jak bardzo różnią się kreski kładzione właśnie tym ołówkiem automatycznym od tego, który używałam kiedyś, takiego zwykłego, pewnie jakiegoś, nie wiem, może 2B czy coś w tym stylu. Na pewno już zdążyliście zauważyć, że postać rozmieściłam raczej w całości i tak bardziej na środku. Nie wiem, jakoś mi to totalnie nie pasowało, że ona leży jeszcze tak krzywo od samej góry. Tutaj, no nie wiem, te nogi pod kolanami takie obcięte, ten kocyk też nie za dobrze wyglądał. No i zdecydowałam się właśnie ją uwzględnić w takiej kompozycji bardziej zamkniętej niż otwartej. Myślę, że wielu z Was spodoba się bardziej kompozycja przy pierwszym rysunku, bo jest ona taka bardziej intrygująca, natomiast ja jednak wolę zrobić taką, gdzie widać lepiej, jest tak bardziej proporcjonalnie, no nie wiem, tak mi się wydaje. I też jej pozycja z rękoma w mojej nowej wersji możliwe, że jest bardziej naturalna od tej z 2007. Oczywiście musiałam zostawić cały charakter postaci, gdzie mamy taką naprawdę dziwną fryzurę, która wygląda jakby była postrzępiona. Tak jak Wam mówiłam, bardzo lubiłam ten styl emo i przenosiłam go na różne rysunki. I tutaj miała być na pewno ciemna fryzura, dlatego jest to, wydaje mi się, że jeden z najciemniejszych elementów na tym rysunku, oprócz tych, które będą z tyłu, żeby coś tam jednak kontrastowało, bo tego kontrastu totalnie brakuje mi w 2007. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam na pewno zmienić, to te drzewa z tyłu, żeby one były jednak jednolite i aby nie było tak od czapy, że ta para, która siedzi po prawej stronie, siedzi pod drzewem liściastym, a ten łoś czy jeleń, który jest po lewej, ma to duże iglaste drzewo, więc zdecydowałam się, żeby te dwa drzewa były iglaste. One zdecydowanie lepiej się prezentują i pasują bardziej do klimatu. Kiedy cieniowałam tę ilustrację, zazwyczaj używałam kreskowania, żeby to było bardziej interesujące. Wydaje mi się, że wtedy wygląda to jakoś, nie wiem, lepiej, bardziej tak szkicowo, wyraziście, niż ta wersja z 2007, gdzie wszystko było takie, wiecie, rozmyte, rozmazane. No i jedna ważna kwestia, którą zmieniłam, to dodanie nosa, bo tak jak widzieliście, nosa bardzo... Chociaż czy tam były nosy?
Tak, były nosy, ale zaznaczone takimi kreseczkami, natomiast nie było ust. A tutaj na mojej wersji zrobiłam też właśnie usta, tej starej. Tak samo stworzyłam całą twarz w nowej. Tylko właśnie tego jednego oka nie widać, żeby było charakterystyczne dla tych moich rysunków z 2007-2008 roku. I jeżeli chodzi o podsumowanie, z mojej strony wygląda to tak, że naprawdę fajnie się bawiłam i dobrze było trochę poprawić ten rysunek i zobaczyć, że w tym roku po tych, ilu to było, 15 latach, no rysuję zdecydowanie inaczej, mam zdecydowanie inny styl i też te postaci nie są takie jakieś wyciągnięte, krzywe, no i nie boję się też rysować kończyn oraz całej twarzy. Zresztą twarze uwielbiam rysować, jak zdążyliście już zauważyć. Dajcie mi koniecznie znać, która wersja Wam się bardziej podoba. Mi oczywiście ta nowa, ale do starej mam jakiś sentyment. No i to by było na dzisiaj tyle. Dajcie mi znać, jakie są Wasze takie pierwsze próby w rysowaniu, czy może zaczynaliście od jakiegoś malowania, czy właśnie rysowania ołówkiem, może jakimiś flamastrami. Dajcie mi znać koniecznie na dole w komentarzach i jaka była tematyka, którą obraliście na sam początek. A jeżeli sami nie rysujecie, to napiszcie mi, co myślicie o tym, jak rysowałam kiedyś postaci. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję na bieżąco różne rzeczy, relacje, zdjęcia i rysunki. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!